Pan Jezus zdecyduj się w tej intencji. Jeśli jesteś chory, czy nie masz możliwości być fizycznie przed Najświętszym Sakramentem, to czyń to, przenosząc się duchowo przed Najświętszy wystawiony sakrament. Zapraszamy. Daj znać o tym, jaki czas wybierasz na tę adorację. Daj znać do naszego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji pod numer telefonu 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247 lub mailowo sanktuarium@radiomaria.pl. sanktuarium@radiomaria.pl. Możesz też napisać do Radia Maryja, Toruń, ulica Żwirkiej Wigury 80, z napisem na kopercie Adoracja bez granic. I jeszcze jedno. Sprawdź, czy jesteś już na liście. Po paru dniach od podania tego terminu sprawdź, czy jesteś na liście Adoracja bez granic na portalu radiomaria.pl. Bóg zapłać za czynienie wszystkiego, by Polska była katolicka, byśmy ducha nie stracili, Pana Boga, byśmy nie stracili i miłości do Kościoła i Ojczyzny. Czeka na Polskę Europa i świat. Transmisja na naszej antenie od godziny 19. Zapraszamy też na rozmowy niedokończone na temat walka o godność i honor Polski w świadomości Europy i świata. Naszym gościem będzie pan Maciej Świrski, założyciel Fundacji Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. Początek spotkania na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. Państwa doma gości Radio Maryja zapraszamy do wysłuchania wczorajszych aktualności dnia. Thank you.
Drodzy Państwo, pragnę serdecznie przywitać na antenie Radia Maria pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Witamy, szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, wczoraj spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości panem Jarosławem Kaczyńskim bardzo szeroko komentowane, obserwowane przez media, przez różnych obserwatorów, komentowane przede wszystkim pod kątem tematów. Bardzo lakoniczne, krótkie komunikaty, które pojawiły się po tym spotkaniu, jakoś nas chyba najbardziej odwołują do reformy sądownictwa, która jesienią ma być no niejako ponownie procedowana. Ja chciałem zapytać się na porządku pana doktora o swoje refleksje, o swoje odczucia czy pomysły, o czym ta rozmowa mogła być i w jaki sposób mogła przebiegać, bo tam też próbowano trochę wróżyć z fusów, mówiąc, że pan prezes wyszedł uśmiechnięty, zadowolony i tak dalej, więc jak to mogło wyglądać i jakie tematy mogły być podejmowane i czy taki tryb spotykania się, ustalania, rozmawiania o sprawach polskich, to jest coś normalnego, czy tak jak niektóre media mówią, czy to jest no, nie na miejscu? Ja myślę, że bardzo dobrze, że doszło do tego spotkania pana prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Nie dlatego, że no, można powiedzieć, że w takim ostatnim okresie być może było zbyt dużo emocji, może nawet niepotrzebnych emocjonalnych wypowiedzi niektórych polityków, przede wszystkim przedstawiciela polityka Prawa i Sprawiedliwości. I po prostu, które tak naprawdę no, nie służyły jak gdyby rozwiązaniu pewnego może nie kryzysu w relacjach między Pałacem Prezydenckim a większością parlamentarną, ale no, po prostu nie służyły poprawie tej atmosfery. Bardzo dobrze do tego spotkania doszło. Myślę, że tutaj te kwestie komunikacyjne zostaną naprawione i jest to bardzo ważne. Po zawetowaniu dwóch ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że przygotuje projekt nowych ustaw w ciągu 2 miesięcy i to się stało, co jest pierwszą, wydaje mi się, dobrą wiadomością. Projekt ten ma zostać w najbliższych dniach zaprezentowany. Kancelaria prezydenta podkreślała zawsze, że przygotowane projekty ustaw mają na celu głęboką zmianę systemu sprawiedliwości. Jak wynika z tych przekazów Kancelarii Prezydenta, prezydent w rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zapewnił, że obie ustawy będą zgodne z konstytucją, nie będą zawierały poprzednich błędów, które wskazał w swych wetach. Także wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości mówią o dobrej, rzeczowej rozmowie pana prezydenta i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz nastąpi kolejny etap realizacji zmian w sądownictwie poprzez właśnie w postaci właśnie spotkań prezydenta z przedstawicielami prezydiów klubów parlamentarnych. Te spotkania będą odbywały się osobno z poszczególnymi kierownictwami klubów parlamentarnych. No i wreszcie na końcu czeka proces legislacyjny w parlamencie, który mam nadzieję przebiegnie sprawnie. Czy tak rzeczywiście będzie, zadecydują o tym najbliższe dni i wspomniane konsultacje prezydenta z klubami parlamentarnymi. Także ja odbieram to oczywiście, to spotkanie. Bardzo dobrze, że do niego doszło. Myślę, że tematem tego spotkania było właśnie ulepszenie tych właśnie dróg, że tak powiem, komunikacyjnych między klubem parlamentarnym, między Prawem i Sprawiedliwością, a właśnie Kancelarią Prezydenta. No i oczywiście na pewno kwestie sądownictwa były przedmiotem tej rozmowy. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało, ale ja jestem optymistą. Myślę, że po prostu i te konsultacje, i ten proces legislacyjny, i wsparcie przede wszystkim oczywiście klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dla tych projektów dwóch ustaw przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta, ale także mam nadzieję taką,
że również ze strony części przynajmniej opozycji, może części polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, te ustawy zostaną wprowadzone i one będą jak gdyby na jeszcze bardziej, że tak powiem, umocowane poprzez właśnie ten może bardziej taki mniej emocjonalny, że tak powiem, sposób procedowania, mniej emocjonalny proces legislacyjny. Panie doktorze, ale patrząc na tych, którzy no, mieli nadzieję, że te dwa weta prezydenta przyczynią się do jakiegoś rozłamu wśród obozu rządzącego, patrząc na ich nadzieję, że projekt konstytucji, projekt zmian w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym, który przedstawi pan prezydent, będzie takim ukłonem w stronę tych, którzy są przeciwko tym zmianom i tak dalej. Jak pan doktor ocenia te rozmowy, które miały miejsce, te, które będą też w przyszłym tygodniu i szanse na to, że no, te środowiska, które wyszły na ulicę, bardziej czy mniej mobilizowane do tego z zewnątrz, że te środowiska będą również w stanie zaakceptować te zmiany, które przecież muszą nastąpić? Po pierwsze, proszę ojca, wydaje mi się, że tutaj zwycięzcą, mam taką głęboką nadzieję, będzie po prostu Polska, czy też państwo polskie, już nawet nie prezydent czy Prawo i Sprawiedliwość, ale po prostu dobre rozwiązanie, które ma przecież służyć Polakom, obywatelom naszego państwa. Natomiast największym przegranym w tym momencie jest absolutnie opozycja, dlatego że opozycja nawet nie potrafiła w jakiś sposób merytoryczny, konstruktywny włączyć się do tej dyskusji, nawet przedstawić jakieś alternatywne rozwiązania. Natomiast działania opozycji oczywiście sprowadzały się do skrajnej kontestacji, która była wyrażana na ulicy, która przekraczała często nie tylko dobre obyczaje, ale również zasady prawa. I nadal opozycja w tym scenariuszu tkwi. Myślę, że bardzo zawiedzeni są, to zresztą były wypowiedzi niektórych liderów, na przykład Nowoczesnej, że w trakcie właśnie tych przygotowywanych przez Kancelarię Prezydenta ustaw nie byli oni konsultowani, jeśli chodzi o pewne szczegółowe rozwiązania. Ale przecież trzeba pamiętać, że prezydent Rzeczpospolitej ma inicjatywę ustawodawczą i to prezydent wziął na siebie odpowiedzialność za przygotowanie, po zawetowaniu w lipcu tych dwóch ustaw, za przygotowanie nowych projektów. Z tego się wywiązał, jeśli chodzi o czas, co, jak mówię, jest dobrą informacją, a teraz jest dopiero czas na konsultacje. No, zdaje się, że te rozmowy mają być w najbliższą środę, z klubami parlamentarnymi i z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że wszystkie kluby parlamentarne mają brać udział w tych dyskusjach. No, zresztą opozycja nie ma chyba innego wyjścia, bo bojkotowanie spotkania z prezydentem byłoby zupełnie niezrozumiałe. Także po prostu nie mam jednak też złudzeń, że oczywiście opozycja, która ma, no, nie wykazuje dobrej woli, że zaakceptuje te rozwiązania. Myślę, że ta opozycja totalna będzie dalej chyba brnęła w tym swoim, no, smutnym dla niej przede wszystkim scenariuszu. Mam nadzieję, że być może część, albo może całość klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zachowa się w sposób bardziej odpowiedzialny i pragmatyczny. I tutaj też może będzie wsparcie dla tych rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o tych ludzi, którzy protestowali na ulicach, no to myślę, że oczywiście była tam część osób, które po prostu zawsze wyrażają ich stanowisko, po prostu stanowiskiem nie merytorycznym, tylko po prostu politycznym, tak zwanym działaniem antypisowskim. Natomiast zapewne było też tak, że wiele osób, które tam się pojawiło, po prostu zostało, no niestety, zmanipulowanych, czy uległo tej manipulacji. I mam nadzieję, że ta nowa sytuacja
te merytoryczne rozmowy, a więc trochę inny, lepszy w moim przekonaniu jednak tryb procedowania, nie taki pospieszny, po prostu spowoduje, że te emocje po prostu wygasną i to pole dla opozycji, ten obszar tej takiej właśnie niekonstruktywnej, właśnie niekonstruktywnych działań po prostu się zawężyło, zawęziło. Tak jeszcze na koniec, bo pan doktor wspomniał o opozycji i o ich działaniach, praktycznie tylko takich polegających na wzbudzaniu pewnych emocji, bo do dzisiaj no, nie usłyszeliśmy o konkretnej propozycji z ich strony, jak te zmiany miałyby wyglądać. Wręcz przeciwnie, powstały inicjatywy, by było tak jak było, parafrazując jednego z polityków, tak trzeba go nazwać. Więc no, czy działania opozycji dzisiaj i też zapowiadane, że dzisiaj Kongres Kobiet, też rząd obalą kobiety, takie buńczuczne zapowiedzi, czy to jest działanie dla dobra Polski, czy to jest działanie po to, by obalić władzę, albo mówiąc delikatniej, by tę władzę przejąć, czy to wcześniej, czy w następnych wyborach? Oczywiście chodzi o ten drugi scenariusz, o jakiś taki scenariusz doprowadzenia właśnie do obalenia rządu, do puczu, który był przecież przygotowywany przez opozycję, ale strategia opozycji tak naprawdę opierała się na negacji tylko. To znaczy mówienie o tym, że rzekomo w Polsce zagrożona jest demokracja, praworządność, prawa obywatelskie, a zatem ta narracja opozycji skierowana była na zewnątrz, do właśnie Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej przede wszystkim. I chyba działania i nadzieje opozycji sprowadzały się do tego, że właśnie działania, presja ze strony Unii Europejskiej doprowadzi do jakiegoś przesilenia politycznego, korzystnego dla opozycji. No i tutaj jeśli chodzi o tę sytuację, to niestety temu dialogowi, o którym mówiliśmy, który ma na celu polepszenie, czy reformę w ogóle, reformę systemu wymiaru sprawiedliwości, nie służy zachowanie Komisji Europejskiej. Presja wywierana w tej kwestii przez Komisję Europejską na Polskę rodzi też suwerenne kompetencje państwa polskiego. A w tej presji uczestniczy również właśnie opozycja. W tej chwili konkretnie te działania Komisji Europejskiej w tym konkretnym czasie po prostu godzą w konstytucyjne uprawnienia prezydenta Rzeczpospolitej, który ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ale jak również proces legislacyjny przyjęty w polskim prawie. Z 25 września na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w punkcie tak zwanym wolne wnioski, a zatem już na końcu punkcie, że tak powiem, jest istotnym, ale jednak będzie wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa na temat właśnie tak zwanej procedury praworządności w Polsce, to jest reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. I wydaje się, że te działania szkodliwe dla Polski, dlatego właśnie dla tej reformy systemu wymiaru sprawiedliwości ze strony Unii Europejskiej mogą być zupełnie nieskuteczne, gdyby wszystkie siły polityczne w Polsce zachowały po prostu jednolitą postawę, że kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości to jest wyłącznie kompetencja państwa polskiego. Niestety myślę, że trudno oczekiwać refleksji ze strony tej totalnej opozycji i jej działania chyba nadal będą po prostu synchronizowane z działaniami Komisji Europejskiej wymierzonymi w Polsce. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę i pozdrawiam. Panem Bogiem dziękuję. Panem Bogiem, pan doktor Krzysztof Kałęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem audycji Aktualności Dnia.
Drodzy Państwo, trwają aktualności dnia. Witam bardzo serdecznie księdza Tomasza Kancelarczyka z Fundacji Małych Stópek. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, pan serdecznie. Księże Tomaszu, w czwartek rodzina Radia Maryja ogólnopolsko pielgrzymowała do Kalisza. Tam co miesiąc modlimy się o obronę życia i w tym miesiącu w sposób szczególny bardzo mocno kładliśmy nacisk na to, by wspierać inicjatywę Zatrzymaj Aborcję, ale też by być takim obrońcą życia. Bardzo konkretnie w swoim środowisku ksiądz wiele inicjatyw podejmuje dotyczących obrony życia, więc może na początku na temat tego, co możemy zrobić w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach w związku z projektem ustawy Zatrzymaj Aborcję, ale też w innych bardzo konkretnych wymiarach, tam gdzie jesteśmy. Żyjemy tą inicjatywą i przez najbliższy czas będziemy nią żyli i powinniśmy nią żyć. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo ważna sprawa. Też musimy jasno sobie powiedzieć, to jest inicjatywa obywatelska i to nie jest inicjatywa polityczna, chociaż no, niestety jest tak, że niektóre jakby partie w sposób systemowo odrzucają wartość życia człowieka, przez to jest ten wymiar także polityczny, ale sama inicjatywa jest inicjatywą obywatelską i to można zadedykować całą tą inicjatywę. Tak jak Jan Paweł II Ewangelii Witte, oprócz katolików, osób wierzących, do wszystkich ludzi dobrej woli. Tak jak utworzymy pierwszą stronicę Ewangelii Witte, tak to czytamy. Tak samo ta inicjatywa do wszystkich ludzi dobrej woli. I ona jest bez tutaj rozróżniania na jakieś barwy, nie wiem, polityczne, poglądy społeczne, po prostu do wszystkich dobrych ludzi, którzy chcą i powinni bronić życia ludzkiego. Ta inicjatywa dotyczy zakazu aborcji, albo mówię aborcji też w sposób pozytywny mówić, obrony nienarodzonych, chorych, w większości podejrzewanych o chorobę. Dlatego też ta inicjatywa, jest to słowo takie dość trudne, pada eugeniczna. Eugenika to jest coś, co zostało jakby wymyślone jeszcze przed II wojną światową, tylko w jakichś tam dyskusjach, można powiedzieć, akademickich. Później zaczęto, no już w czasie II wojny światowej, faszyst Hitler, zaczęli to wdrażać w życie, aby no, wyselekcjonować taki idealny naród, aby pozbywać się tych wszystkich chorych, niepełnosprawnych, nie tylko Żydów, ale także i chorych. Przecież była cała akcja, bodajże chyba T6 się nazywa, przepraszam, nie tam dobrze, gdzie mordowali chorych niepełnosprawnych Niemców. To nic innego jest, jak to samo, przecież mamy tutaj przykład z Islandii, która szczyci się, że u nich nie rodzą się osoby ze zespołem Downa. Nie dlatego, że taka jest medycyna tak wysoko posunięta, że są te osoby leczone, ale po prostu wszystkie osoby z podejrzeniem o zespół Downa są zabijane przed narodzeniem. W sposób taki właśnie, jakby można powiedzieć, systemowy. Jeżeli ktoś się urodził tylko przez pomyłkę. Bardzo ważne, żebyśmy stanęli w obronie tych nienarodzonych chorych, czy podejrzanych o chorobę, to także chodzi i o nas. Podam taki przykład. Dwa tygodnie temu rozmawiałem z pewną panią, która urodziła dziecko z zespołem Downa. Opowiadała, jak to było na początku, kiedy lekarz mówił o dzieciach. Z dużą głową, no. Gdy okazało się, że są jakieś tutaj zdrowotne wątpliwości, już język się zmienił. Już nie mówiła o dzieciątku, nie mówił lekarz o dzieciątku, tylko mówił o płodzie. Za chwilę już mówił, że ten płód... Na parzydasku, od grupy strony. No, w języku takim... Oni wiesz, nie cenią sobie życia i dlatego też Hitler wykorzystał okazję. Potem oni się oglądali, co tu się dzieje. Co się dzieje? Ale ten lekarz zrobił coś takiego bardzo strętnego, bo można powiedzieć, że rzucił dokumentacją medyczną, kiedy ona nie zgodziła się na aborcję, rzucił tą dokumentacją medyczną i powiedział, a kto to będzie utrzymywał? My wszyscy sobie pomyślmy, którzy jesteśmy w wieku już takim starszym,
seniorami, którzy za ileś tam lat będziemy tymi osobami starszymi, że ktoś naszą dokumentacją medyczną rzuci o stół i powie, a kto to będzie utrzymywał? To jest niedołężne, to już jest niepotrzebne. Ile trzeba włożyć na tych starych, niedołężnych, niepotrzebnych ludzi? Proszę Państwa, to nie jest salon kosmetyczny, ani salon piękności, ani salon estetyki jakiejś. Naszego człowieczeństwa powinniśmy nie tylko podpisać się na liście, żeby ta ustawa dalej poszła do procedowania w Sejmie, do głosowania. Ale tutaj jest wielka zachęta do tych wszystkich, którzy mogą to zrobić, aby zgłosili się do tego, aby zbierali sami podpisy. Aby nie tylko zebrali kilkanaście, ale może kilkadziesiąt podpisów. Kilkadziesiąt podpisów. Osób właśnie o takim szlachetnym sercu, które chcą bronić osób nienarodzonych z podejrzeniem choroby, aby tych podpisów zebrać jak najwięcej. To jest bardzo ważne, aby dać właściwy argument później już parlamentarzystom, niezależnie od jakiej opcji politycznej, aby mogli w sposób skuteczny bronić tego życia. Myślę, że to jest jeden ten wymiar tej ustawy. Drugi ten wymiar, który właśnie był realizowany poprzez pielgrzymkę, naszą pielgrzymkę do sanktuarium w Kaliszu, zresztą też za tygodnie tam z parafią Świętej Rodziny ze Szczecina wybieram się. To jest ten wymiar duchowy. Musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli jest taka inicjatywa tak cenna, broniąca życia, tak szlachetna, to ona będzie miała jakieś takie odpowiednik złego. Zły w tym momencie będzie naprawdę bardzo dużo szalał, żeby temu przeszkodzić, żeby nie udało się, nie udała się ta obrona tego życia. Zły nienawidzi Maryi, nienawidząc Maryi, nienawidzi każdego życia poczętego. Dlatego też miejmy świadomość, abyśmy tutaj uruchomiali nasze możliwości, to wszystko w sposób bardzo taki pieczołowicie. Kult Maryi. To są dzieła świętego, tak wiele osób podjęło. Miejmy świadomość, że ta dziesiątka Brzęta Świętego to także i w tych intencjach, właśnie w intencjach tego wszystkiego tutaj tej ustawy, kto mnie podjął to bardzo 30% nieść chociażby w najbliższych miesiącach dodatkową konkretną modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Tego spotkania było właśnie ulepszenie tych właśnie dróg, że tak powiem, komunikacyjnych między klubem. Nie tylko podpisać się na liście, żeby ta ustawa dalej poszła do procedowania w Sejmie. Polityków, tak trzeba go nazwać. Więc no, czy działanie opozycji dzisiaj i też zapowiad 135, zapraszam na aktualności dnia. Niech opadnie chwała z nas.
pragnę serdecznie przywitać na antenie Radia Maryja pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Witam, szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, wczoraj spotkanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości panem Jarosławem Kaczyńskim, bardzo szeroko komentowane, obserwowane przez media, przez różnych obserwatorów, komentowane przede wszystkim pod kątem tematów. Bardzo lakoniczne, krótkie komunikaty, które pojawiły się po tym spotkaniu, jakoś nas chyba najbardziej odwołują do reformy sądownictwa, która jesienią ma być no niejako ponownie procedowane. Ja chciałem zapytać się na porządku pana doktora o swoje refleksje, o swoje odczucia czy pomysły, o czym ta rozmowa mogła być i w jaki sposób mogła przebiegać, bo tam też próbowano trochę wróżyć z fusów, mówiąc, że pan prezes wyszedł uśmiechnięty, zadowolony i tak dalej, więc jak to mogło wyglądać i jakie tematy mogły być podejmowane i czy taki tryb spotykania się, ustalania, rozmawiania o sprawach polskich, to jest coś normalnego, czy tak jak niektóre media mówią, czy to jest no, nie na miejscu? Ja myślę, że bardzo dobrze, że doszło do tego spotkania pana prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że no, można powiedzieć, że w takim ostatnim okresie być może było zbyt dużo emocji, może nawet niepotrzebnych emocjonalnych wypowiedzi niektórych polityków, przede wszystkim myślę tutaj o politykach Prawa i Sprawiedliwości i po prostu, które tak naprawdę no, nie służyły jak gdyby rozwiązaniu pewnego może nie kryzysu w relacjach między Pałacem Prezydenckim a większością parlamentarną, ale no po prostu nie służyły poprawie tej atmosfery. Bardzo dobrze do tego spotkania doszło. Myślę, że tutaj te kwestie komunikacyjne zostaną naprawione. Jest to bardzo ważne. Po zawetowaniu dwóch ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że przygotuje projekty nowych ustaw w ciągu 2 miesięcy i to się stało, co jest pierwszą, wydaje mi się, dobrą wiadomością. Projekt ten ma zostać w najbliższych dniach zaprezentowany. Kancelaria prezydenta podkreślała zawsze, że przygotowane projekty ustaw mają na celu głęboką zmianę systemu sprawiedliwości. Jak wynika z tych przekazów Kancelarii Prezydenta, prezydent w rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zapewnił, że obie ustawy będą zgodne z konstytucją, nie będą zawierały poprzednich błędów, które wskazał w swych wetach. Także wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości mówią o dobrej, rzeczowej rozmowie pana prezydenta i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz nastąpi kolejny etap realizacji zmian w sądownictwie poprzez właśnie w postaci właśnie spotkań prezydenta z przedstawicielami prezydiów klubów parlamentarnych. Te spotkania będą odbywały się osobno z poszczególnymi kierownictwami klubów parlamentarnych. No i wreszcie na końcu czeka proces legislacyjny w parlamencie, który mam nadzieję przebiegnie sprawnie. Czy tak rzeczywiście będzie, zadecydują o tym najbliższe dni i wspomniane konsultacje prezydenta z klubami parlamentarnymi. Także ja odbieram to oczywiście, to spotkanie. Bardzo dobrze, że do niego doszło. Myślę, że tematem tego spotkania było właśnie ulepszenie tych właśnie dróg, że tak powiem, komunikacyjnych między klubem parlamentarnym, między Prawem i Sprawiedliwością, a właśnie Kancelarią Prezydenta. No i oczywiście na pewno kwestie sądownictwa były przedmiotem tej rozmowy. No, czas pokaże, jak to będzie wyglądało, ale ja jestem optymistą. Myślę, że po prostu i te konsultacje, i ten proces legislacyjny, wsparcie przede wszystkim oczywiście klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dla tych projektów dwóch ustaw przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta, ale także mam nadzieję taką,
że również ze strony części przynajmniej opozycji, może części polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, te ustawy zostaną wprowadzone i one będą jak gdyby na jeszcze bardziej, że tak powiem, umocowane poprzez właśnie ten może bardziej taki mniej emocjonalny, że tak powiem, sposób procedowania, mniej emocjonalny proces legislacyjny. Panie doktorze, a patrząc na tych, którzy no, mieli nadzieję, że te dwa weta prezydenta przyczynią się do jakiegoś rozłamu wśród obozu rządzącego, patrząc na ich nadzieję, że projekt konstytucji, który projekt zmian w ustawach o KRS i Sądzie Najwyższym, który przedstawi pan prezydent, będzie takim ukłonem w stronę tych, którzy są przeciwko tym zmianom i tak dalej. Jak pan doktor ocenia te rozmowy, które miały miejsce, te, które będą też w przyszłym tygodniu i szanse na to, że no, te środowiska, które wyszły na ulicę, bardziej czy mniej mobilizowane do tego z zewnątrz, że te środowiska będą również w stanie zaakceptować te zmiany, które przecież muszą nastąpić? Po pierwsze, proszę ojca, wydaje mi się, że tutaj zwycięzcą, mam taką głęboką nadzieję, będzie po prostu Polska, czy też państwo polskie. Już nawet nie prezydent, czy Prawo i Sprawiedliwość, ale po prostu dobre rozwiązanie, które ma przecież służyć Polakom, obywatelom naszego państwa. Natomiast największym przegranym w tym momencie jest absolutnie opozycja. Dlatego, że opozycja nawet nie potrafiła w jakiś sposób merytoryczny, konstruktywny włączyć się do tej dyskusji, nawet przedstawić jakieś alternatywne rozwiązania. Natomiast działania opozycji oczywiście sprowadzały się do skrajnej kontestacji, która była wyrażana na ulicy, która przekraczała często nie tylko dobre obyczaje, ale również zasady prawa. I nadal opozycja w tym scenariuszu tkwi. Myślę, że bardzo zawiedzeni są, to zresztą były wypowiedzi niektórych liderów, na przykład Nowoczesnej, że w trakcie właśnie tych przygotowywanych przez Kancelarię Prezydenta ustaw, nie byli konsultowani, jeśli chodzi o pewne szczegółowe rozwiązania. Ale przecież trzeba pamiętać, że prezydent Rzeczpospolitej ma inicjatywę ustawodawczą i to prezydent wziął na siebie odpowiedzialność za przygotowanie, po zawetowaniu w lipcu tych dwóch ustaw, za przygotowanie nowych projektów. Z tego się wywiązał, jeśli chodzi o czas, co, jak mówię, jest dobrą informacją. A teraz jest dopiero czas na konsultacje. No, wydaje się, że te rozmowy mają być w najbliższą środę, z klubami parlamentarnymi i z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że wszystkie kluby parlamentarne mają brać udział w tych dyskusjach. No, zresztą opozycja nie ma chyba innego wyjścia, bo bojkotowanie spotkania prezydentem było zupełnie niezrozumiałe. Także po prostu nie mam jednak tych złudzeń, że oczywiście opozycja, która ma, no, nie wykazuje dobrej woli, że zaakceptuje te rozwiązania. Myślę, że ta opozycja totalna będzie dalej chyba brnęła w tym swoim, no, zgubnym dla niej przede wszystkim scenariuszu. Mam nadzieję, że być może część, albo może całość klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zachowa się w sposób bardziej odpowiedzialny i pragmatyczny. I tutaj też może będzie wsparcie dla tych rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o tych ludzi, którzy protestowali na ulicach, no to myślę, że oczywiście była tam część osób, które po prostu zawsze wyrażają swoje, ich stanowisko jest po prostu stanowiskiem nie merytorycznym, tylko po prostu politycznym, tak zwanym działaniem antypisowskim. Natomiast zapewne było też tak, że wiele osób, które tam się pojawiło, po prostu zostało, no niestety, zmanipulowanych, czy uległo tej manipulacji. I mam nadzieję, że ta nowa sytuacja, te merytoryczne rozmowy, a więc trochę
trochę inny, lepszy w moim przekonaniu jednak tryb procedowania, nie taki pospieszny, po prostu spowoduje, że te emocje po prostu wygasną i to pole dla opozycji, ten obszar tej takiej właśnie niekonstruktywnej, właśnie niekonstruktywnych działań po prostu się zawężyło, zawęziło. Tak jeszcze na koniec, bo pan doktor wspomniał o opozycji i o ich działaniach, praktycznie tylko takich polegających na wzbudzeniu pewnych emocji, bo do dzisiaj no, nie usłyszeliśmy o konkretnej propozycji z ich strony, jak te zmiany miałyby wyglądać. Wręcz przeciwnie, powstały inicjatywy, by było tak, jak było, parafrazując jednego z polityków, tak trzeba go nazwać. Więc no, czy działanie opozycji dzisiaj i też zapowiadane, że dzisiaj Kongres Kobiet, też rząd obalą kobiety, takie buńczuczne zapowiedzi. Czy to jest działanie dla dobra Polski, czy to jest działanie po to, by obalić władzę, albo mówiąc delikatniej, by tę władzę przejąć, czy to wcześniej, czy w następnych wyborach? Oczywiście chodzi o ten drugi scenariusz, o jakiś taki scenariusz doprowadzenia właśnie do obalenia rządu, do puczu, który był przecież przygotowywany przez opozycję, ale strategia opozycji tak naprawdę opierała się na negacji tylko. To znaczy mówienie o tym, że rzekomo w Polsce zagrożona jest demokracja, praworządność, prawa obywatelskie, a zatem ta narracja opozycji skierowana była na zewnątrz, do właśnie Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej przede wszystkim. I chyba działania i nadzieje opozycji sprowadzały się do tego, że właśnie działania, presja ze strony Unii Europejskiej doprowadzi do jakiegoś przesilenia politycznego, korzystnego dla opozycji. No i tutaj jeśli chodzi o tę sytuację, to niestety temu dialogowi, o którym mówiliśmy, który ma na celu polepszenie, czy reformę systemu wymiaru sprawiedliwości, nie służy zachowanie Komisji Europejskiej. Presja wywierana w tej kwestii przez Komisję Europejską na Polskę godzi też w suwerenne kompetencje państwa polskiego, a w tej presji uczestniczą również właśnie opozycja. W tej chwili konkretnie te działania Komisji Europejskiej w tym konkretnym czasie po prostu godzą w konstytucyjne uprawnienia prezydenta Rzeczpospolitej, który ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ale jak również proces legislacyjny przyjęty w polskim prawie. 25 września na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w punkcie tak zwane wolne wnioski, a zatem już na końcu punkcie, że tak powiem, niezbyt istotnym, ale jednak będzie wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej Franza Timmermansa na temat właśnie tak zwanej procedury praworządności w Polsce, to jest reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. I wydaje się, że te działania szkodliwe dla Polski, dlatego właśnie dla tej reformy systemu wymiaru sprawiedliwości ze strony Unii Europejskiej mogą być zupełnie nieskuteczne, gdyby wszystkie siły polityczne w Polsce zachowały po prostu jednolitą postawę, że kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości to jest wyłącznie kompetencja państwa polskiego. Niestety myślę, że trudno oczekiwać refleksji ze strony tej totalnej opozycji i jej działania chyba nadal będą po prostu synchronizowane z działaniami Komisji Europejskiej wymierzonymi w Polsce. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę i pozdrawiam. Panem Bogiem. Dziękuję. Z panem Bogiem, pan doktor Krzysztof Kałęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem audycji Aktualności Dnia.
Państwo trwają aktualności dnia. Witam bardzo serdecznie księdza Tomasza Kancelarczyka z Fundacji Małych Stópek. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże Tomaszu, w czwartek rodzina Radia Maryja ogólnopolsko pielgrzymowała do Kalisza. Tam co miesiąc modlimy się o obronę życia i w tym miesiącu w sposób szczególny bardzo mocno kładliśmy nacisk na to, by wspierać inicjatywę Zatrzymaj Aborcję, ale też by być takim obrońcą życia. Bardzo konkretnie w swoim środowisku ksiądz wiele inicjatyw podejmuje dotyczących obrony życia, więc może na początku na temat tego, co możemy zrobić w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach w związku z projektem ustawy Zatrzymaj Aborcję, ale też w innych bardzo konkretnych wymiarach, tam gdzie jesteśmy. Żyjemy tą inicjatywą i przez najbliższy czas będziemy nią żyli i powinniśmy nią żyć, bo to jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. To też musimy jasno sobie powiedzieć, to jest inicjatywa obywatelska i to nie jest inicjatywa polityczna, chociaż no niestety jest tak, że niektóre jakby partie w sposób, bym powiedział, systemowo odrzucają wartę życia człowieka. Przez to jest ten wymiar także polityczny, ale sama inicjatywa jest inicjatywą obywatelską i to można zaryzykować całą tą inicjatywę, tak jak Jan Paweł II Evangelium Vitae, oprócz katolików, osób wierzących, do wszystkich ludzi dobrej woli. Tak jak otworzymy pierwszą stronicę Evangelium Vitae, tak wyczytamy, tak samo ta inicjatywa. Do wszystkich ludzi dobrej woli. I ona jest bez tutaj rozróżniania na jakieś barwy, nie wiem, polityczne, poglądy społeczne, po prostu do wszystkich dobrej woli, którzy chcą i powinni bronić życia ludzkiego. Ta inicjatywa dotyczy zakazu aborcji, albo ja wolę też w sposób pozytywny mówić, obrony nienarodzonych, chorych, w większości podejrzewanych o chorobę, dlatego też ta inicjatywa, jest to słowo takie dość trudne, pada eugeniczna. Eugenika to jest coś, co zostało jakby wymyślone jeszcze przed II wojną światową, tylko w jakichś tam jakichś dyskusjach, można powiedzieć, akademickich. Później zaczęto, no już w czasie II wojny światowej faszyst Hitler zaczęli to wdrażać w życie, aby no, wyselekcjonować taki idealny naród, a więc pozbywać się tych wszystkich chorych, niepełnosprawnych, nie tylko Żydów, ale także i chorych. Przecież była cała akcja, bodajże chyba T6 się nazywa, przepraszam, nie pamiętam dobrze, gdzie mordowali chorych, niepełnosprawnych Niemców. I to nic innego jest, jak to samo. Przecież mamy tutaj przykład z Islandii, która szczyci się, że u nich nie rodzą się osoby z zespołem Downa. Nie dlatego, że taka jest medycyna tak wysoko posunięta, że są te osoby leczone, ale po prostu wszystkie osoby z podejrzeniem o zespół Downa są zabijane przed narodzeniem. W sposób taki właśnie, jakby można powiedzieć, systemowy. Jeżeli ktoś się urodził tylko przez pomyłkę. Bardzo ważne, żebyśmy stanęli w obronie tych nienarodzonych, tych chorych czy podejrzanych o chorobę. To także chodzi i o nas. Mam taki przykład. Dwa tygodnie temu rozmawiałem z pewną panią, która urodziła dziecko z zespołem Downa. Opowiadała, jak to było na początku, kiedy lekarz mówił o dzieciątku. Później, gdy okazało się, że są jakieś tutaj zdrowotne wątpliwości, już język się zmienił. Już nie mówiła o dzieciątku, nie mówił lekarz o dzieciątku, tylko mówił o płodzie. Za chwilę już mówił, że ten płód trzeba terminować, że trzeba przerwać ciążę, co no, w języku takim bardziej zrozumiałym. Dokonać aborcji, czyli zabić narodzone dziecko, to podejrzewane o chorobę. To podejrzenie w tym wypadku okazało się zgodne z stanem faktycznym, a więc dziecko urodziło się z zespołem Downa, ale ten lekarz zrobił coś takiego bardzo wstrętnego, bo można powiedzieć, że rzucił dokumentacją medyczną, kiedy ona nie zgodziła się na aborcję, rzucił tą dokumentacją medyczną i powiedział, a kto to będzie utrzymywał? My wszyscy sobie pomyślmy, którzy jesteśmy w wieku już takim starszym,
seniorami, którzy za ileś tam lat będziemy tymi osobami starszymi, że ktoś naszą dokumentacją medyczną wrzuci o stół i powie, a kto to będzie utrzymywał? To jest niedołężne, to już jest niepotrzebne. Ile trzeba łożyć na tych starych, niedołężnych, niepotrzebnych ludzi? To jest ta sama ideologia. Ideologia, o której Jan Paweł II mówił, cywilizacja śmierci. Nie? A jest papież Franciszek, wyrzucanie wartości życia do kosza. Nie? Także ta ustawa temu się przystawia. A my z racji nie jakichś poglądów politycznych, ale naszego człowieczeństwa powinniśmy nie tylko podpisać się na liście, żeby ta ustawa dalej poszła do procedowania w Sejmie, do głosowania, ale tutaj jest wielka zachęta do tych wszystkich, którzy mogą to zrobić, aby zgłosili się do tego, aby zbierali sami podpisy, aby nie tylko zebrali kilkanaście, ale może kilkadziesiąt podpisów osób właśnie o takim szlachetnym sercu, które chcą bronić osób nienarodzonych z podejrzeniem choroby, aby tych podpisów zebrać jak najwięcej. To jest bardzo ważne, aby dać właściwy argument później już parlamentarzystom, niezależnie od jakiej opcji politycznej, aby mogli w sposób skuteczny bronić tego życia. Myślę, że to jest jeden ten wymiar tej ustawy. Drugi ten wymiar, który właśnie jakby był realizowany poprzez waszą pielgrzymkę do sanktuarium w Kaliszu, zresztą też za dwa tygodnie tam z parafią świętej rodziny ze Szczecina wybieram się, to jest ten wymiar duchowy. Musimy sobie zdać sprawę, że jeżeli jest taka inicjatywa tak cenna, broniąca życia, tak szlachetna, to ona będzie miała jakieś taki odpowiednik złego. Zły w tym momencie będzie naprawdę bardzo dużo szalał, żeby temu przeszkodzić, żeby nie udała się ta obrona tego życia. Zły nienawidzi Maryi, nienawidząc Maryi, nienawidzi każdego życia poczętego. Dlatego też miejmy świadomość, abyśmy tutaj uruchamiali wszelkie nasze możliwości duchowe, nade wszystko modlitewne, powiem tak, żeby w sposób bardzo taki pieczołowity modlić się duchową adopcją dziecka poczętego. Tak wiele osób podjęło. Miejmy świadomość, że ta dziesiątka różnica świętego to także i w tych intencjach, właśnie w intencjach tego, co się dzieje wokół tej ustawy. Kto nie podjął duchowej adopcji dziecka poczętego, niech chociażby w najbliższych miesiącach dodatkową, konkretną modlitwę w intencji nienarodzonych dzieci. Wzbudza intencje w czasie obecności na Eucharystii, podchodząc do Komunii Świętej, abyśmy tutaj w sposób mocny, duchowo przeciwstawili się wszelkim różnym zakusom, bo przecież też jest i można powiedzieć kontrustawa pod przewrotną nazwą Ratujmy Kobiety. No, niby ustawa ma ta, to jest feministyczna, ratować kobiety, ale jest za zabijaniem także nienarodzonych kobiet, no więc to jest coś przewrotnego i szatańskiego. Także doświadczamy różnego rodzaju takich ataków na wolontariuszy, można powiedzieć, tych, którzy zbierają podpisy. Otoczmy też ich w modlitwę. Sami także doświadczyliśmy pewnego, można powiedzieć, no czego dziwnego ataku. Znanej może wam aplikacji na telefon komórkowy. To jest aplikacja kierowana do tych, którzy mają te nowocześniejsze telefony komórkowe, tak zwane te smartfony, gdzie jest możliwość dużego wysiedlacza, można powiedzieć mały telewizorek, aplikacja, która umożliwia oglądanie rozwoju prenatalnego dziecka od poczęcia do narodzin i to jest tak skonstruowane, że osoby, które podejmują duchową adopcję, które mają odpowiedni właśnie telefon, które zaaplikują taką formę właśnie oglądania tego nienarodzonego dziecka, mogą modląc się oglądać zarazem, jak to dziecko rozwija się w czasie tym prenatalnym. To jest wspaniała aplikacja, która także jeszcze ma dołączone teksty modlitw, rozważania duchowej, rozważania poszczególnych tajemnic Różańca Świętego, więc można powiedzieć w tym temacie duchowej adopcji dziecka poczętego bardzo wszechstronna i oto na łamach nie tylko internetowych, ale i papierowej gazety Polityka. Myślę, że nasze pokolenie pamięta gazetę z rodowodem takim, można powiedzieć, marksistowskim, która
obecnie już ma trochę inny format, ale widać korzenie gdzieś tam dalej ciągle są. Ta gazeta umieściła artykuł jakże obszerny. Trzy piękne strony, niestety na tych trzech pięknych stronach to, co jest napisane na temat tej aplikacji, to jest nieustanny ciąg drwin, takiej satyry, która obraża nienarodzonych, to jest jedno, język właśnie taki bardzo satyryczny, można powiedzieć, ale obrażający nienarodzonych, a zarazem obrażający śpiących z ludzi, którzy się modlą. To po prostu jest sprowadzone do jakiejś głupoty. Sam zresztą czytając ten artykuł widziałem, że osoba, to kobieta, która to pisała, chyba jest gdzieś w kręgach jakiejś magii, ale może nie magii, ale bardziej pogańskiego oglądu świata, bo też tak i rozumiała aplikację duchowej adopcji dziecka poczętego. To jest atak na aplikację, na duchową adopcję dziecka poczętego, ale ja bardzo mocno wiążę to z inicjatywą zatrzymania aborcji, gdyż duchowa adopcja dziecka poczętego jest tym zapleczem, tym frontem duchowej walki, a więc ktoś, kto atakuje modlitwę na nienarodzonych, no atakuje po to, aby w temacie nienarodzonych nic dobrego się nie dokonało. Dlatego w tych najbliższych dniach bardzo ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co możliwe w tym temacie. Wszystko, co możliwe. Jeśli chodzi o podpisy, jeśli chodzi o modlitwę, ale także w takim wymiarze nawet edukacyjnym. Dlatego też, powiem tak, Fundacja Małych Stópek stworzyła piękną wystawę. Ja ją zapowiadałem bodajże jakiś czas temu, że ona będzie. Ona już teraz jest w każdej ilości, można powiedzieć, dostępna Fundacji Małych Stópek. Do nas dzwoni, zamawiać tę wystawę. 13 czy 14 kartek A2, dość dużych, które można gdzieś powiesić, przykleić. One są jednorazowego użytku, można powiedzieć, także to jest coś, co jest w dużej ilości. Przedstawia w sposób piękny osoby z niepełnosprawnością. Ja wiem, że wszyscy byśmy chcieli, żeby nasze dzieci były zdrowe, piękne, inteligentne, ale dzieje się tak, że bardzo często nie rodzą się zdrowe albo stajemy się niezdrowi potem. Mamy różne choroby, nie tylko na początku naszego życia, ale także i w czasie późniejszym. I ważne, żebyśmy mimo różnych naszych takich niedoskonałości, także tych zdrowotnych, intelektualnych, a dla niektórych nawet i estetycznych, żebyśmy widzieli piękno człowieczeństwa. I ta wystawa właśnie pokazuje właśnie piękno człowieczeństwa, osoby niepełnosprawne intelektualnie, z jednym tylko zdaniem, które wydobywają to, co w tej osobie jest takiego niesamowitego i co sprawia, że ta osoba jest po prostu cenna dla otoczenia